takie dupne korzyńska, ja pierdolę. No, takim autem to ja, to czuję dobre jeździć. Wynajem kontenerów. No właśnie, a mój kierowiec już nie istnieje. Podobno to już nie istnieje. A ziel z ludzi wpłynie do dezynfekcji, no ja. Koronawirus swoje robi. Pewnie jeden się z tych pracowników nie przyjmował. No ja coś nie widzę tych wielkich groszki ludzi. Tyle ziemi. Jak się badyle, kurite, żeby nie łazili tam. No. Nie jeszcze robią. Ale to wiertło tak. To jest pociąg sieciowy. Oni trakcję robią. A raczej pewnie ją będą ściepywać. Raczej tak. Nawijać na to, co tam jest. No. Tak, ten budynek ma przejść do historii. Nastawnia na Ochodzy. Tereny izolatorium w Goczałkowicach odgrodzone, zakaz w tym nie wolno wchodzić. Przejazd jest możliwy. Tam stoła policja. Zakaz w tym do parku. Tak, dzisiaj mamy taką wtorkowo rajza na wieczór. Dookoła jeziora Goczałkowickiego jademy. Tam mamy piękny widok na Magura i na Pilsko. Ja tu jest Magura, Klimczok, Stołów, Trzy Kopce i tam jeszcze jest Błatnio. I za drzewami jest równica Szczantorium. A ta woda, co tu jest w dolinie, to jest Zalew Goczałkowicki. I tam widać te bloki, to jest Bielsko. I Beskid Mały. To już jest historyczno Małopolska. Ale ganz fajnie to tu widać. Ja. To my są za miejscowością Łąka. Pszczyński Kumin też tu widać. Wtorek. Ja. Pola między Łąką a Pszczynem. A tam w oddali widać jezioro Łąka. Chyba kościół w Radostowicach. Nie wiem, chyba tak się tam nazywa. Tu wjademy galo na szlak Eurovelo R4. Facet rowerzysta w zasadzie z kanału na kole po śląsku, czy po śląsku na kole, czy jakoś tak. On tu jechał, on też tak trafił, aż do Oświęcimia. Dobrze, że gościu jeździ szlakami, bo przynajmniej wiemy, jak prowadzi. A ja dzięki niemu zyskał aplikacja GPX na smartfona. Widzę tak chłopca mi tutaj na tej wędzie tak wrócił. Generalnie rzecz biorąc jest miejsce, kiedy widać przy
dobrej pogodzie, tak widać Tatry. Dzisiaj jest przychmurzone tam, jak już nie wiem. Taki oto teren. Fajnie. No. No mało miejsca na karcie z GoPro. Ale fajny teren. Ile to już mamy? 29 kg. No z 50 wyjdzie. Fajnie kościół zrobiony. Z drzewa. Wisła Wielko chyba to już jest. Kieroś Wisła, ale nie pamiętam jak ja. Super. Fajnie odnowiona. Elegancko. No kurde, ale by się wypoleży. Jak są te drzewa. No tak tu szło. O, tak jest, ona tam jedzie. Tak? To jest to piękno. Klara zachodzi. A ja już jest koło strumienia. Właśnie. Piękna rzecz. Naprawdę coś wspaniałego, nie? No. Rewelacja. Chwilotrwaj. Piękna rzecz. Można się całować dosłownie. Tak, rynek w strumieniu. Ratusz. I wesołych świąt pisze na ratusz. Delikatesy. Figura. Tak mi się wydaje. To się nie wydaje, tylko na pewno. Villa Rufina. 1886. Już się zaćmiło. To już jest las między Chybiem a Landeckiem. Zima się już zrobiło. No, poniżej 10 stopni na pewno. A pomyślę, że jeszcze na poprzedniej rajdzie i o krótkich spodynkach jest tu, nie? To ciekawa sprawa. Ja, już mamy Landeck.